Od 2022 roku realizujemy strategię uczelni. Stworzyliśmy też nową wizję naszej uczelni, która brzmi: dołącz, doświadczaj i rozwijaj się. Bardzo zależy nam na budowaniu społeczności i to jest ten fragment dołącz. Zapraszamy do nas, żeby razem z nami tworzyć społeczność akademicką. Doświadczaj, czyli przyjdź do nas, zobacz, jak można praktycznie uczyć, jak można się komunikować z innymi, jakie procesy tutaj u nas zachodzą i rozwijaj się, czyli podnoś swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności. Również bardzo ważnym aspektem naszej nowej strategii jest cel związany z budowaniem społeczności idei zrównoważonego rozwoju. Do końca grudnia 2023 roku ma powstać na naszej uczelni strategia zrównoważonego rozwoju. I w tej przestrzeni, w której w tej chwili się znajdujemy, stworzyliśmy salę, która ma promować idee związane z ekologicznym postępowaniem człowieka. Zaprosiliśmy do współpracy firmy, które razem z nami stworzyły tą przestrzeń. Hasłem przewodnim naszej firmy jest: chronimy Twoje zdrowie. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada troskę, między innymi troskę o środowisko naturalne, tak? Więc to jakby w sposób naturalny jest spójne, koherentne z naszym hasłem przewodnim i chcielibyśmy w ten sposób podkreślić, że chronimy Twoje zdrowie nie tylko poprzez to, że produkujemy płyny do dezynfekcji, ale również chronimy Twoje zdrowie to promowanie idei związanych z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu, dzięki czemu tak naprawdę działamy w sposób profilaktyczny, a jak doskonale wiemy, lepiej zapobiegać niż leczyć. Zrównoważony rozwój jest takim pojęciem, który zmienia się. I Unia Europejska, świat daje dużo wyzwań i troszkę trzeba na nowo definiować, w którym kierunku mamy iść, edukować. Dużo jest greenwashingu, czyli czegoś takiego, gdzie my mówimy, że chcemy być zrównoważeni, a nie do końca tak wychodzi. To nie jest łatwy temat. Staramy się na uczelni, żeby nie popełniać błędów, żeby nie było greenwashingu, ale zdajemy sobie sprawę, że czasem może tak być, że będziemy popełniać błędy, jesteśmy też na to otwarci. Najważniejszy dla nas jest wpływ na edukację, żeby każdy student, który kończy naszą uczelnię, miał podstawową wiedzę na temat, czym jest zrównoważony rozwój i jak może go wykorzystać w swoim zawodzie, w swojej ścieżce kariery, żeby miało to realny wpływ na świat i na społeczność. Myślę, że te sale, które dzisiaj otwieramy, sale, które mają zwrócić uwagę na obszar zrównoważonego rozwoju, będą taką formą inicjowania tego, żeby myśleć o tym, zadawać sobie pytania, refleksji na temat, czym jest zrównoważony rozwój, czym ja jako człowiek, student mogę przyczynić się do realizacji zrównoważonego rozwoju. Co więcej, będą zauważać, że na uczelni, na której się uczą, ma to ogromne znaczenie i bardzo nam zależy na tym, czym jest zrównoważony rozwój i my też jako uczelnia chcemy mieć na to wpływ.